Beautiful. Żeby nie rzec wręcz beautiful. Czy na tego dnia możesz sobie wierzyć po prostu streamlapsy na drugi ekran? Tak nie będzie łatwiej. A do 18 mogę sobie pośmieszkować z quizami, I guess. A to. Czego by to zacząć? Od czego by to zacząć? To jest Sebastian, cześć taki, witam. Jakby coś, to Pokémony będą jako tako, tylko przed chwilę jeszcze się bawię z tymi quizami. Jakoś weszło mi w nawyk, żeby czasami sobie podrobić. Co my tu mamy? Pierwsza genna, niższe, cięższe niż Skelmory. Nie Flying, nie Steel. Venusaur jest za wysoki, Ivy jest za lekki. Coś niższego, ale cięższego. Golem! Ale jest niższy i cięższy. Cztery. A i waży więcej niż 50,5. Czyli musi być Tauros, jak nie jest Grand. Łatwe te quizy. Dodaj w ogóle absolutne szaleństwo. Bo jest też ta wersja z base statami. Że wpisujemy w jakiegoś Pokemona. I mamy na podstawie statów zgadnąć, jaki to jest. To jest absolutne szaleństwo. Powiem tak, wyłączając informacje o Pokemonach, na pewno bym tego nie zgadł. Ale tak to jeszcze, jak ci mogę, jestem w stanie sobie wyobrazić, że da radę. Zresztą zazwyczaj te statowe udawało mi się zrobić w jakieś 5 strzałów w górę, więc nie jest aż tak źle. Dobra, wszystko niższe niż Mew. Spójrzmy Butterfree. Jedna statystyka się zgadza. Tak. Spytyć 80. No i dość mocno zawęża pole wyszukiwania. Bo to musi być któryś z tych trzech. I wiemy, że nie może być Noiven, bo ma... Nie wiesz, to musi być Noiven, bo... Nie wiesz. To... Nie może być Noiven, bo ma tam mniej speeda, mieć niższe Mio, czyli mniej niż 100. Czyli Noiven z tego odpada. A Hisoian Arcanine odpada, czyli musi być Goldak. Łatwe. Cześć, Patku. Dobra. Koniec tej zabawy. Wracajmy do dostawania w pierdol od Cyrusa. Aczkolwiek powiem szczerze, że gdybym miał sobie wyłączyć te ustawienia wszystkie pokroju, że pokazuje mi ile jaki Pokémon ma być statów, to ni cholery bym tego nie zrobił. Potrzebuję matry. Pytanie za 100 punktów. Czy dzisiaj też Cyrus puści mi taki samotny wpierdol? Podejrzewam, że tak, bo nie pamiętam kompletnie jakie on ma Pokémony z jakimi musetami. I żeby nie było, nie grindowałem. To już mieliśmy gadane. Jest to wiele. Dobra. Czym ty byłeś, co ty miałeś? Miałeś pełen zestaw 6 Pokemonów. To jest niepokojące. Tak samo jak niepokojące są poziomy, które on ma. Exerting is pressure. Take it fire. Nawadniajcie się, to brzmi jak bardzo dobry plan. W ogóle mam strasznego mindfucka obecnie, bo dzisiaj przychodziłem sobie 6 genę w trakcie, kiedy miałem awarię w pracy i nie bardzo miałem jak efektywnie pracować. I tam moje Pokémony były na o niebo wyższych poziomach niż tutaj. O, swagger, nie podoba mi się to.
Czy ja chcę rolować LNG? Chciałbym rolować, bo wtedy jest szansa, że boost do ataku mi zostanie na następne Pokémony. A kurwa, sorry, stary. Na którym poziomie legendy były? W platinumach wydaje mi się, że Giratina była na 45. Albo... W sumie Dialga i Palkia mogły być 47, tak jak Aki pisze. Błagam. O mój Boże, LNG mnie kocha. Mam boost do ataku, więc chciałbym nie zmieniać Sceptile'a. Ambipom. Ambipom spuści mi w pierdol, jak zostanę. Znaczy, Ambipom to wszystkiemu, co ja mam spuści w pierdol, mam wrażenie. Więc równie dobrze mogę spróbować dostać się z tym, co mam. I liczyć na to, że mnie one-tapnie. O kurwa, one-tapnie mnie. Jeszcze krytną! O mój Boże. No dobrze, czyli... To jest tego typu zabawa, ej. Cześć Luna, jest to Cyrus, potwierdzam. Miley Cyrus, mój ulubiony boss w Pokémonach. O, stockpile. Buffuje się, bo tego mi brakowało. Czy tam zajmie chociaż pół HP po stockpile'u? Może krytnie, może krytnie, może krytnie, może krytnie, może... Kurwa. What do you mean we do? What do you mean Rotom? Kurwo wojebana. Wrzuciłem Jolteona tylko po to, żeby... Transformed into normal? What the fuck do you mean transformed into normal? Wiecie, to korzystałem z okazji. Nie wiem, czy nie użyć revive'a na tego, na Sceptile'a. Cześć, Karka, witam. Wodzul też będzie. Było na samym początku, jak jeszcze miałem te parę chwil czekania na ten, na rozpoczęcie, bo starałem się o 18 zaczynać. A co, na miniaturce był Wodzul czy coś? Ten pokemonowy? Czekaj, on zmienił typ na normal. Tylko pytanie, kamuflaż, który typ mu zmienia? On nie może być teraz Ghost Normal, prawda? Jeżeli on jest Ghost Normal w tej chwili, to mnie pojebie. Okej, chyba się nie przekonam też jak mało. Okej, nieważne. Przeżyłem. This is fine. This is fine. Jeżeli zmieni na Bipoma w tej chwili, to ja stąd spierdalam. Ja stąd kategorycznie spierdam, muszę się wyleczyć. Kto się nada? Kto chce być moim poświęceniem dzisiaj? Serwi? Potrzebuję wyleczyć się Blakena. To nie jest negocjowalne. Dotąd w platinowych jest zawsze jakiegoś typu... Tak, tylko chodzi o to, że on użył kamuflażu, ruchu, który mu zmienia typ. I dlatego się zastanawiałem, czy to mu zmienia oba typy, czy tylko jeden, czy kiedy. Czy jestem gotów? No ale to nie jest tak, że jestem gotów. Bonmerang. Żegnaj Sylwii. Nie Sylwii. Okej, nie przeżywa. Zmieniłby. No właśnie, ja nie. Powiem szczerze, że nie kojarzyłem, dlatego nie byłem pewien, czy ktoś mi wejdzie. Czy Majloty? Majlotek powinien przeżyć dowolny atak Ambipoma w tej chwili, right? Right? Tak. Okej. Okay. Powinienem dobić Ambipoma w ten sposób. Okej, czyli jesteśmy już kinda dalej niż byliśmy ostatnio, bo Ambipom nie żyje. Tylko nie pamiętam, co mu jeszcze zostało. Belosom. I mam full HP Blaziken'a. Więc to wygląda dobrze. Aczkolwiek mam silną ochotę dzisiaj poszukać Pokemonów i pogrindować przed pójściem dalej.
Bo jak ósmy gym jeszcze, wydaje mi się, że byłbym w stanie zrobić, tak do ligi się boję obecnie podchodzić. Z tym, co mam. Znaczy, chyba nawet bardziej niż poszukać Pokemonów, to potrzebuję ten. To potrzebuję podbić poziomy, tak żeby wszystko miało przynajmniej jakiś 52, 3. Dobra. First try, baby. Miałem trochę farta z tym. Miałem trochę farta z Sceptilem na początku. Że Confusion mi nie rozjebało nic. Cynthia. W sumie zastanawia mnie, jakie Pokémony będzie miała Cynthia. Bo czysto teoretycznie przecież ma mieć te, ma mieć inne niż normalnie. Przy czym jednocześnie base staty w większości Pokémonów Cynthia są na tyle wysokie, że równie dobrze zamiast Garchompa może mieć któryś z nie tych ultra uber tier legendarek, ale któryś z tych silniejszych. Dlatego tak się boję. Dobra, co my tu mamy? Wygląda jak Giratina. To na pewno. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, żeby nie było, że randomizer tutaj nie byłby w stanie modelu za bardzo zmienić. Giratina. Giratina. Arigato. Giratina. Cześć, jak sobie witam. Czy to jest kurwa Raiko? Shit! Jest mi kurwa przykro w tej chwili. Czemu akurat musiało trafić na legendarkę, którą mam? Ja nie powinienem łapać tego Raiko, bo już jednego mam. Kurczę, nie złapał się w Safari Bola, kto by uwierzył. Złapi porównamy straty. No i mógłby mieć lepszą naturę. Nie, no, słuchajcie, mam dużo podejść. Nie, no dobra. Liczba moich podejść jest ograniczona ilością ataków, które wykona Raiko zanim... Okej, nieważne. Jedna rzecz, której mi brakuje, to żeby móc sprawdzać te. Sprawdzać naturę. Od razu po złapaniu. Takie opóźnienie. Jeżeli korzystasz z chroma, to jest spora szansa. Świat nie będzie zmieniony tak jak ja chciałem. Giratina ma tak świetny motyw walki, tymczasem tutaj normal battle team. Dobra. Sand of Spring. Musimy powiedzieć profesorowi. Czapki na telefonie. A to nie wiem w sumie. Profesor był w Sandgem bodaj, right? O jakiej żelatynie mowa? Mówimy o tej, o Giratinie. Pani profesorze.
Tak, naprawdę udało mi się złapać drugiego Raikou, o co chodzi? Duszki wróciły do jeziora, okej, w sumie. Czy to znaczy, że mogę teraz iść zobaczyć, co się wstawiło za te? Za trzy duszki? Czy to dopiero po lidze się robiło? Wydaje mi się, że już teraz można było. Że już teraz można, to chyba się przejdę. Jezu, będę miał dzisiaj dosłownie cały dzień z Pokemonami, nie wiem jak się z tym czuć. Tak samo jak mocno bawi mnie to, jak dużo mam rozbieżność, jeżeli chodzi o poziomy w tym. W tej generacji, w czwartej. Znaczy w tej generacji, w szóstej. Bo w szóstej kończyłem grę mając około 80. Czyli to myślę, że w momencie, kiedy patrzyłem na serio sobie myślałem o kotfiksy, tam źle od razu. Słuchaj, myśleć możesz. To, czy uważam, że jest to rozsądne, to już zupełnie inna sprawa. Nie, Sylwio, ty nie rozumiesz, bo to działa tak, że on na razie nie zasługuje, ale jak Luna nad nim popracuje, to on będzie zasługiwał. To o to chodzi. Okej, zobaczmy. Jakieś śmieszne rzeczy. Cześć. Czy on nie będzie mi zaraz spierdał? Czy Mesfit mi nie spierdał przypadkiem? Błagam, powiedz się, że on nie będzie mi spierdalał. Ja chcę zobaczyć, jaka legendarka jest na niego. Już się domyślałem, że się nie dysymuje. Gratuluję umiejętności domyślania się. Jest to tajemna sztuka. Co do tego, liczba pokonów w Pokédexie i czas zagrany. Bardzo mi się podoba, że jest tak ładnie dopasowane. O, Jirachin będzie domował po mapie. Nie, to nie był Mesprit, to był Jirachin, o co chodzi? O, powinieneś czasem zaglądać do firmy Pokecz. O, pewnie mają rację i to jest najgorsze. Tak sobie zdaję sprawę, że narzekałem na to, że nie ma mapy. To może rzeczywiście mogą mieć rację, wiecie? Zobaczę, czy może mają ten. Mają jakieś fajne apki. W ogóle ktoś wcześniej pisał, że szósta gena ma całkiem spoko muzykę, tylko jednocześnie zdałem sobie sprawę, że u mnie to nie wchodzi za bardzo w rachubę. Bo ja grałem na tak ogromny turbo, że większość muzyki nie słyszałem kompletnie. Czy ja jestem tu, gdzie powinien być? Ja nie jestem tu, gdzie ja powinien być. Right? To jest telewizja. Tak. A ja chciałem iść do kompanii. Wesołej kompanii. Cześć. Memopad, nie opad, nie memopad. Marking map, od razu lepiej. Link searcher. Move tester. A. To jest świetne. Dobra, to pytanie. A, czy ja teraz najpierw pewnie muszę... A nie, on się pogada, okej. Okay. Już myślałem, że najpierw muszę to cholerstwo znaleźć. Dobra, to zobaczę jeszcze, co się stało z pozostałymi... kolegami. Ten latający Jolteon w postaci Elektrejka nigdy nie przestanie nim bawić, przysięgam. Czy gra chce mnie właśnie aktywnie celować? Niepokoję się, że gra może być na drodze do aktywnego celowania mnie.
Boję się tego. Nie zabiję ani tego, prawda? Dlaczego tacy jesteście? Dlaczego oni tacy są? Nienawidzę was. Całego serca. Jeszcze pewnie jakbym teraz przeszedł na tamtą drogę, gdzie jest obecnie Jirachi, to by nagle się pojawił tu, gdzie ja teraz jestem. Ale bym się nie dziwił. Nie, ja po prostu narzekam na to, że Jirachi obecnie jest drogę niżej. Zobaczymy, czym ty jesteś. Powiedz mnie. Ja nie nienawidzę was. Nienawidzę gry za to, co mi robi. Chyba, że jesteście grą, ale... Czym ty jesteś, kurwa? Nice. To co, kiedy team z samych legendarek? Jak o tym zabiję, by the way? Nie, no nie ma szans, gadanie jest za silny, żeby go zabić innym atakiem. Czy tak się stawiam, że na inne legendy? Tak. Strong. Boję się używać ognistych ataków, żeby przypadkiem go nie podpalić. Nazwij go po mnie, implikuje, że go złapię. No dobra. Próbujemy, I guess. Ale to było szybkie. Masz już jednego Pokemona poza tym. Na, zostaje. Chyba tam się stajemy do tego, do czego teraz podszedł. Pewnie ucieknie mi po prostu drogę niżej i będę słony. W którą stronę ja powinien iść? W to ewidentnie. No dobrze. Rozumiem. Jedyne Pokémony, jakie dzisiaj zobaczycie, to Pokémony legendarne, potwierdzone info. Nie, no już widzieliście pierwsze moje party, po drugie party Cyrusa, więc to już z automatu odpada. Nie, znaczy ja wiem, że do opcji jest Squishy Fui, ale nie powinien go zabić jednym psychikiem, prawda? Okej, nieważne. Nic nie mówiłem. Ja nic nie mówiłem. Fajn, zabiję go, I guess. Paragon ma dużo wyższy poziom niż Deoxys. Mogłyby się zamienić poziomami. Ja chcę próbować go łapać. Pożałuję, jak będę próbował go łapać, pewnie. Ice Punch. Czemu Ice Pan ze wszystkich rzeczy? Mógł dalej spanować z Playbeamem. Charmeleon. Mam już jednego ognistego statea. Zresztą dzisiaj pół dnia spędziłem z Charizardem w party. Nie potrzebuję kolejnego. Dobrze, to zobaczmy, co się stanie z tym Jirachiem, jak pójdę w jego stronę. No zostawiam je to w sumie. Jap. Okej, przynajmniej
Było na tyle miłe. O, widzicie? Nie jestem pewien, czy Reaper Bane tutaj wystarczy, powiem szczerze. Dobra, jest GR, to na pewno. Czy ja w ogóle będę miał turę przed nim? Ha! Oczywiście. O jest! Ja dosłownie nie zdążyłem krok postawić. I kurwa trzeci Dio. Legendarne Pokémony, by the way. Bardzo rzadkie, by the way. Przynajmniej trochę expa wpadnie, I guess. A ja expa zauważyłem, że potrzebuję. Ej, to on tu wciąż jest, teoretycznie. Tylko nie spodziewałem się, żeby było mi dane go w jakikolwiek sposób złapać bez Master Balla. Biorąc pod uwagę, że jest szybszy niż większość moich Pokémonów. Czy którykolwiek z moich Pokémonów. Raikou chyba ma wyższy base speed niż Jirachi? Bo Jirachi ma bodaj ten, Jirachi ma bodaj setkę we wszystkim bazowo. Quicków nie masz, jeżeli mam to na full HP legendarkę 1. Na 99% nie wystarczy. Nie powiem, że na 100, bo wiem, że to jest wciąż RNG, ale nie nastawiałbym się. Okej, już mi uciekł. Skoczę sobie do trzeciego jeziorka wtedy. Stąd chyba było najszybciej, ale jest z Pastorii, nie z tego drugiego. Zastanawiam się w ogóle, czy chciałbym jakoś zmieniać swoje party jeszcze względem tego, co mam obecnie. Zobaczę w ogóle ten, tego Groudona, co ja go złapałem. Groudon, co ty masz? Timid. Czy Timid to jest, nie jest jedna z najgorszych możliwych na to dla Groudona? Znaczy, Spike Snice aż Switcheru. Muset też nie poraża. Nie no, jeżeli dobrze pamiętam. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Timid to jest plus speed minus atak, czyli jedna z najgorszych rzeczy dla Groudona chyba. O mój Boże. Zresztą nie wiem. Odupiła. Jeszcze raz jest aż zapiąłem Thunder Wave. O Boże, to nie wygląda lepiej. Speed góra, atak do doskonale. Jestem tak szczęśliwy widząc to, że aż się odechciewa. A jak potem miałeś jeszcze raz? Ardi czy neutralną? Napis pieniądze. Aż się odechciewa używać legendary, jak się na to patrzy. Dio 2 miał... Czekaj. Już patrzę jeszcze raz. Dio 2 miał Noti. Nie pamiętam, czy jest Noti. A tak w ogóle speed w dół. Dla Raikou też nie jest jakiś wybitny, tylko na Lai. Nie powiem, że jest absolutnie niegrywalny, ale... Special Death, okej. To wciąż nie jest optymalne, nie będę kłamał. Arbiter. Titer byłby spoko, I guess. Gdybym potrzebował innych Pokémonów w partii niż mam. Mówię, mam wrażenie, że muszę zacząć się jakieś walki robić. I w ogóle zastanawiam się w tej chwili, teraz jak o tym myślę, gdzie mogę najrozsądniej grindować. Bo wiem, że będę potrzebował. Jeżeli przed... czy jeżeli przed Digą toczę na Victory Road, mi się najbardziej opłaca. Tak mi się wydaje. Aquaring. Mości trenerzy w centrach. Oni chyba jakoś specjalnie dużo nie dawali, right? Ale gdzieś są HP one w ten... Zaraz Braina? Może być.
mówię, jestem trochę skrzywiony tym, że teraz ten, jak robiłem to 6 genę, to właśnie cały czas byłem ponad poziomami. Znaczy też mi się wydaje, że oni nie są bez ograniczeń jako tako. Nie spodziewałbym się, że byli bez ograniczeń. Nie, to chciałem. To już pędzaj tutaj. Czy ty się walczyło, czy nie? Tak, tutaj mogę poprawiać. Tylko też nie wiem, jakie oni poziomy mają. Się zobaczy. 30, 29. Szału nie ma, że się tak delikatnie wydarza. Jakby nie mówię, że są złe, ale jednocześnie wybitne też, nie? Slash. Żeby za bardzo się nie pozabijać. Jednocześnie widzę, że nawet Finiona nie zabije w ten sposób. Chyba w 6 miejscach mogę stracić po chwili do każdego i walczyć, jeśli chciałeś. To brzmi bardzo optymalnie. I brzmi jak coś, co by mi się przydało. Ja pamiętam, że zawsze jako tako, jak chciałem grindować, to grindowałem na lidze. Ale tutaj to boję się, że grindowanie na lidze może być lekko nieoptymalne. Bo mam wrażenie, że potrzebuję bardziej przed ligą. Riolo. Riolo zejdzie od Flame Wheela. A, body slash, I guess. Wingull. Wingull zejdzie od byle czego. 10. Czy jeżeli miał takie niskie poziomy, to chce mi się tej... Czy ja dużo kasy w ogóle? To mnie zostawia. 110 tysięcy, czyli teoretycznie mam. Czyli teoretycznie na razie nie potrzebuję grindować w mniej optymalnych miejscach, że się tak wydarza. W sumie zobaczę może ten ostatni drzwi i potem ten. Potem zależnie od tego, jak to będzie wyglądać, to albo ten. Albo na Lidze, albo na Victory Road się pogarniam. Bo wydaje mi się, że to może być wykonalne. Chociaż no mówię, Cynthia spodziewam się, że później ich pierdol tak bez niczego. Na chwilę obecną i że to będzie kwestia chwili pogrindowania, a nie wymyślenia jakiejś sensownej strategii. Dobra, czym jest Azorf? Azorf, mój przyjacielu, czym jesteś? Czemu te zapisy tyle trwają? Gro, zapisuj się szybciej, masz SSD-ka! Pamięta, nie no, legendarki, nie legendarki. Latias. Latias. Nie, dobrych ruchów na Latias. O Boże, ona jeszcze bullcapa ma. Czwarta gena ogólnie chyba jest wolna. Feature to failed. Jak bardzo ją podpalę swoją drogą? Ok, nie udało mi się jej nie podpalić. Nie zdziwiłbym się. Olbrzymie obrażenie zadaje. Despo? Nie, na tym, na melonie siedzę. Okej. Okay. Lati została podpalona, więc teraz przyszedł czas na złapanie jej za pierwszym ustawolem. Działa, działa. O mnie. No dobrze, scho, nalegasz. Nie mogę się nie zgodzić.
Program po ewolucjach to dam... A, wizualne. Znaczy, kojarzę, że to, czy Porygon 2, czy Porygon Z jest rzeczywiście negocjowalne. Bo Porygon na Porygon 2 chyba jest zawsze upgrade'em. Hyperfang. Kontynuujmy dzień legendarny, I guess. Najgorsze jest dla mnie zawsze to, że ja nie lub... Okej, rozumiem. Ja nie lubię używać legendarek w Pokémon generalnie, więc nawet jeżeli jakieś spotykam, to co najwyżej ten. Co najwyżej po to, żeby je wrzucić do Edexa. A nie po to, żeby ich rzeczywiście używać. Chyba dać na to, bo trochę lecieć. Czy ja płynę całe jeziorko? No, nie, nie, aż tak ten, no jeszcze nie jest. To tędy się wychodziło. Tylko teraz, czekajcie, ja jestem tu i powinienem na... wschód tutaj. Tędy. I tak chyba jeszcze nie walczyłem z synami, więc może będzie ode mnie do podgrindowania. W ogóle nie wiem, grałem sobie w tą szóstą genę dzisiaj i tak sobie myślałem, że będę używał jakichś Pokemonów szóstej geny, które mi podpadną i skończyło się na tym, że absolutnie nic niczego nie używałem z tej szóstej geny. Poza starterem i jak on miał. Boże, jak on się nazywał? Już zdążyłem zapomnieć, jak ten Pokemon się nazywał. Ta gena ma taki dobry Pokemony. Florges, tak. Florges. Ja hejcić już szóstą genę nigdy w życiu. O, ta gena ma 70 Pokemonów, bo doda jakiś miliard tych. Jakiś miliard mega ewolucji, to wszystko dlatego. Druga gena powinna dostać coś dla swoich starterów. Jest taka brzydka, ma głupie imię, jeszcze wymaga kamyka do ewolucji, to za absolutne paskudztwo, niegrywalne. Masz ta galona. Hitman top. Czy ja jestem w stanie? Chyba nie jestem w stanie. Na tam dwa hity. Muszę kaszczopować. Piąta gena powinien stać więcej niż Adino. Może uznaje, że piąta gena jest zbyt świeża i dlatego nie chcieli jej dawać jakoś specjalnie dużo. Rotom? O no. Mam flashbacki z niedawnego rotomowania. Nie, na pewno na Switcha 2 wyjdą w Black Remake, mówię ci. Charizard Mewtwo zostaje po dwie. Do tego jeszcze Charizard zostaje jakieś Gigantamax, nie Gigantamax. To by mu smutno nie było. Musiałbym się poważnie zastanowić, jaki ten. Który Pokémon z całej serii ma najwięcej form, takich, które się różnią od siebie funkcjonalnością? Czy dzisiaj BSMA? Nie no... Na szczęście Cyrus już został pobity. I bardzo kurwa dziękuję. A po Cyrusie mieliśmy Dio 2, Electric Boogaloo. Dosłownie Electric, bo... Aha, Raiko.
na pewno chcę tak opowiedzieć, pewnie nie. A, to inaczej nie da. Tylko ten. Co? Mesmera? Czy ktoś powiedział Mesmera? Przywitaj mnie. Masz rację, nie przywitałem się z tobą tutaj. Przepraszam najmocniej. Nie wiem, jak mogłem być tak okropnym człowiekiem. Jak można dużo expa? Tylko najpierw muszę go zabić. To nie jest oczywiste. Okej, nieważne. Zawsze mam w głowie jakiś taki obraz, że Magmortar jest miarę tankowaty. I dlatego się bałem. Zmienię sobie pierwszego Pokemona na Gardevoir i pójdę do tego Double Basha. A, jeszcze nie Double. Ej, bo ty był... Nie wiem, czy teraz będzie Double. Chyba, że to nie jest Double. A wtedy zacznę kwestionować. To jest Double. W ogóle nie wiem, ta Luna tak pisze o tym Mesmerze i Mesmerze, że chyba naprawdę muszę zajść jeszcze jedno przejście Eldena na streamach. Bo za mało ich sobie w swoim własnym, prywatnym, wolnym czasie. Oh no. O, tak piękny jest ten Eldenik po fokach. Ej, Sevi. Mam nadzieję, że nie mówisz tego poważnie. Bo chcę, żebyś wiedział, że ja teoretycznie jestem w stanie go teraz odpalić. O nie. Shindy, wiesz co? Boję się. Bo pewnie gdyby nie to, że... Gdzie ma się... Okej. Spoko, spoko. Słuchaj, dzwonisz do mamy. Nie, no śmieszkuję, żeby nie było. No już prędzej bym powiedział, że możemy w takim razie dopki ten, dopki mamy się to trzeba potem wrócić do Pokemonu. Nie, no czekajcie, jakie to snack Pokemony w tym? W Pokemonach jest Arbok, jest Survivor. Co tam jeszcze było? Dance? I guess! Ognisce też. Dobra, to weźmie wszystkie ognisce czwartej ge... To nigdy nie przestanie mnie bawić! Swoją drogą dostanę sobie Kikimiumę. Jakimś jebanym cudem. Ale nie, świat nieważny. Czekaj, bo smoki też kinda węże. Znaczy, jeżeli rozpatrujemy to w kategoriach SMT, to smoki to nie węże. O kurwa, ja mam zero koszczopów. Moje ulubione 500 HP z RODF-a. Gulpin. Gdzie ty jesteś? A ja w ogóle mam CM włączonego, tak sobie zdałem sprawę. Nie, bo tak w pewnym momencie zacząłem patrzeć na tym. Zacząłem patrzeć na Steama, czy Sevik już jest na Eldenie, czy jeszcze nie. Bo nie byłem pewien, na ile on poważnie był pijany, na ile nie. Teaser. Cześć, Matki, powitam. Czy możesz przestać? Czemu ja dałem przeciwnikom, żeby mieli metowe itemy? To był błąd. To był duży błąd.
Czemu ja w ogóle utrudniję sobie grę, kiedy platinumy same w sobie są trudne? Jak na standardy Pokémonów. To co, kiedy jest lista gier Pokémon pod względem poziomu trudności? Na pewno na samym dole jest oryginalna druga gena. I to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Jeżeli ktoś będzie wam próbował mówić, że jest inaczej, to kłamie. Nie ma łatwiejszej gry w serii niż oryginalna druga gena. Jako całość. Fajny dig. Wajzo. Czemu Fibas jest szybszy niż Gardevoir? Nawet pomimo 7 poziomów różnicy. Zawsze znaczy, na pewno jako pierwszy Pokémon ever. Tak mi przykro. Skarżywaj, to najtrudniejsze, bo nie chciałeś odpalić się do patchy. Aż nie, ja słyszałem w ogóle, że te patchy nie pomagały za bardzo, dlatego trochę zdziwiony jestem też. XY łatwiejsze, znaczy przechodziłem teraz XY i nie uważam, żeby one były jakieś turbo proste, a nie były absolutnie też trudne, tak? Ale wiadomo, że mówię to ja, który ma ze sobą przejśniętych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć generacji Pokémonów, tak? Bo mam przejśnięte przed przechodzeniem szóstej miałem 1, 5 i 8. X i Y mam wrażenie, że do dobrego balansu potrzebowałyby tego. Potrzebowałyby tego, co mają Black i White, czyli skalowania zdobywanego doświadczenia. Bo tak to mam wrażenie, że to, że ja większość party miałem gdzieś na 75-80 poziomie pod koniec gry, było lekką przesadą. Nawet jeżeli chodziłem po drogach, żeby... O mój Boże, pojebało was chyba. Nawet jeżeli chodziłem po drogach, żeby zebrać wszystko, co jest na danej do złapania i to, czego nie łapałem akurat, to biłem. To i tak wydaje mi się, że bycie na około 80 poziomie w endgame jest odrobinę za bardzo. Jednocześnie powiem szczerze, że ja lubię tego, jak sprzeda dla wszystkich Pokémonów, bo nie mam wtedy poczucia, że nie mogę sobie wrzucić jakiegoś Pokémona, bo on będzie Bóg wie ile do tyłu. Mogę go mieć po prostu w party, żeby się gdzieś tam po drodze levelował i prędzej czy później będzie użyteczny. Czego taki typowy expert albo expo oryginalny pewnie nie dał, mam wrażenie. Wiadomo, że tak naprawdę wszystko się rozchodzi o odpowiednie dopasowanie w cyferkach, tak? Ale nie wiem, dużo łatwiej jest mi dokonywać zmian w drużynie w tych nowszych genach, które ten. W tych nowszych genach niż. W tych starszych. XY najmniej wyróżniająca się gena. Nie wiem, mam trochę wrażenie, że to dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do rzeczy, które są w X-ach i Y-ach. Pomimo tego, że one wtedy były ogromnymi nowościami, mimo wszystko? Szósta gena to była praktycznie. To była praktycznie Francja. Ekeselia. Czy ja mam coś na Keselię? Nie bardzo. Bo nie ma żadnych dark ruchów. Ja spokojnie kojarzę właśnie nic po piątej genie. Ja bardzo długo nie kojarzę nic, co było po czwartej genie, ale zacząłem grać Pogo. Bo Black of White'ów też jakoś specjalnie nie ruszałem. O mój Boże, Bullet Seed. To się źle skończy. Epoki dojeżdżenia. A wiesz, która gena jeszcze miała epoki dojeżdżenia? Szósta. O mój święty.
Święty Boże. Ja padę z 7,5 HP na jednego Blessida. Szósta. Czy Vapodem jest takim do jeżdżenia? Aż się prosi o standardowe nie Vapodem ujeżdża ciebie, znaczy co? W szóstej genie generalnie ten. W szóstej genie generalnie są takie drogi, na których normalnie nie ma przejścia z tego czy innego powodu. I tam zazwyczaj jest postawiony jakiś pokon, na którym się jeździ na tych drogach. No to wiadomo, nie jest to tak jak w tych nowszych, że na przykład, nie wiem, zastępuje HMG jakieś, tak? To absolutnie aż tak dobrze to nie ma. Mój święty Boże. Czy ty sobie ze mnie jaja robisz teraz? Z tymi HP-kami? No ale samo to, że są Pokémony, jak się jeździ przez jakieś drogi, no to mówię, było już szóste jako tako. No i wiadomo, szósta to też... O mój Boże, ja umrę, prawda? Szósta to też ostatnia gena, która wprowadziła nowy typ, jakby nie patrzeć. Więc to jest dla mnie bardzo dużo rzecz. Nie liczę tego, że Terra XD. Miała skala daje skalę 2, tak. Jezu, muszę przejść dziewiątą genę. Ja się złamię. Ja już czuję, że ja się złamię. Stelar to nie typ. Stelar, kurwa. Fery są czy tutaj? F5 jeszcze Fery nie było. Ja się zawsze śmieję, że to na co efektywne są Fery zostało zrobione na zasadzie... Istnieje Hydreigon, co możemy zrobić, żeby go udupić? Nie, żartuję, że tam ja dosłownie Fery to jest to gdyby Hydreigon nie mógł grać w grę. Hero. Mój święty Boże. Sylwian był w szóstej. Był to jeden z nielicznych Pokémonów dodanych w szóstej genie. W ogóle... O Boże, on ma Levitate'a. Tak. Nie wiem, ja jakoś lubię Hedegona, powiem szczerze, nawet jeżeli był Pokémonem pewnego Skudwiela. Czy ja mogę sensownie pobić tego Rotoma, korzystając z Raiko? O ja pierdolę! Rozumiem, nie mogę pobić. All my homies hate Gessis. Jest to... Nie będę kłamał, jest to jeden z o tyle dobrze napisanych... Villainów, że chce się go nienawidzić. Mój święty Boże, czy wy widzieliście, ile ten jeban Tandę zadał? Co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Chyba wiem, co mam zrobić. Pójść się zabić. W sensie, że się go stanie 64. A poziomy, na których ewoluują Pokémony w piątej genie, to jest trochę mem, to prawda? I nie wiem, czemu tak to zrobili. Bo tam jest parę takich Pokémonów, które ewoluują zaskakująco późno. Dobra, chodź tu. Milotic, bo mnie pojebie. Volcarona. Z Volcaroną to ja się bardziej śmieję odnośnie Pokémonów Go. Nie wiem, na ile ktoś siedzi w Pokémonach Go i kojarzy, o co może chodzić. Bo z czym najbardziej jest kojarzona Volcarona w Pogo, to z tym, że nikt jej absolutnie kurwa nie ma. Tu
Próbując tak dokładnie wyjaśnić tą sytuację, to Volcarona nie występuje dziko tak naprawdę, nie występuje na rajdach, nie da się jej dostać żadnych prezentów, nie jest żadnych eventów i tak dalej. Tylko jest w jajkach. Faktycznie w każdym jajku, ale tylko w jajkach. I szansa na to, że wyjdzie z jajka, to jest jakieś ułamek procenta. Gardevoir, jeszcze nie ma Fery, czy jest Psychic, nie mam Darków, pojmij dupę. Także jest jakiś tam ułamek procenta na to, że Larvesta wyjdzie z jajeczka. Wszystko fajnie. Po czym Larvesta wychodzi z jajeczka i człowiek patrzy, jak to kurwa potrzebuje 400 cukierków, żeby je ewoluować. Za jedną wykrutą Larvestę dostaje się plus minus 20 cuksów. I żeby dostać kolejnego cuksa za spacerowanie, wymagane jest 5 km. Więc żeby mieć cuksy na ewolucję Larvesty, trzeba 2000 km przejść. W oryginalnym backgroundach można było dostać Larvesty z jajka? Możliwe. Ja nie wiem czemu myślałem, że Larvesta jest w ogóle jakąś pseudo-legendarką. A z tego co kojarzę, ona występuje dziko. Nie wiem, czy to będzie widać. Pewnie nie będzie, oczywiście, że nie. Doskonale. Liczyłem, że będzie widać, ale nie. Chciałem pokazać, że ja Volcarony mam jako tak. I tak chodziłem z tym gównem dużo więcej niż ustawa przewiduje. Także powiem tak, nie jest to niewykonalne, ale zdecydowanie jest to daleki od bycia prostym. Flint. Cześć Flint. Przy czym podejrzewam, że większość ludzi, którzy mają Volcaronę, mieli ją na tej samej zasadzie co ja, przynajmniej po części. Znaczy, że ten, że po pierwsze, że wykluli, a po drugie, że potem robili sobie cukierki z Rare Candy. Bo Rare Candy można przerobić w Pogo na cukierki dla każdego rodzaju Pokemona. Ja wolę oszczędzać na legendarki, bo legendarki są rzadsze i wymagają 20 km spacerowania, a nie 5. Ale jestem w stanie absolutnie zrozumieć, że jak ktoś ma albo nadmiar, albo po prostu bardzo mu zależy, to wolałby na Volcarona sobie zrobić. Zresztą też Volcarona w Pogo nie jest jakimś świetnym Pokemonem generalnie. potrzebuję gdzieś 60 bym powiedział. Revive'ów do 15. Full Healy parę by się przydało. Wiem, że parę od Gatocza, jak one się zwały. Pesto. Mam nadzieję, że pesto było smaczno. Side of pesto, oh no. Hello. Dobra, czyli musimy znaleźć lidera tutejszego. Gdzie możemy znaleźć tutejszego lidera? Oho. Jak ja kocham pesto. Mam wrażenie, że nigdy nie jadłem pesto. Czas to zmienić. Dawno ten był tu chłopak imieniem Cyrus. Odrzucał innych i żeś to z tej maszyn. Był świetnym uczniem. Ciekawe co się z nim stało. Nie wiem, chyba z tech na Distortion World. Trzeba to zmienić. To by implikowało, że zrobiłbym sobie pesto. To jest bardzo odważnym założeniem. Ja jestem zbyt leniwy na robienie sobie pesto. Oh no. Pokemon z poważną naturą. Słyszeliście, on chce poważną naturę na moim streamie.
Questa jest przyjemne do robienia. Znaczy, X jest przyjemne do robienia, zakłada, że ktoś choć trochę lubi gotować. Vista. Podjedźmy sobie, zobaczmy co jak. Latarnia morska będzie mi się zawsze kojarzyć z tą z drugiej geny. Okej, okay, czyli jeżeli ten. Jeżeli on nas puści pierdol, to idzie spuści pierdolidę. Nad pesto i co obiad? Jeez. Tak zwane pesto finito. Chyba dajcie mnie do dżemu. Jak już znaleźliśmy Wolknera. Ciekawe jaki to dżem będzie w sumie. Masz na myśli pasta finito? Czemu jest na górze? Czemu ja jestem tutaj? Super Amazing Pesto Adventure. A pytanie, czy to jest dżem na zasadzie tylko leader, czy to jest po engine? To chyba był po engine, right? Yep. Okej, okay, czyli tu sobie obie same. O mój Boże, mam na dzisiaj wystarczająco obetających się dżemów. Nie potrzebuję kolejnego! Valentino, czy to ty? To może nie być optymalne. Nie mogę być pewny, ale to chyba nie jest optymalne. Ktoś powiedział, oh no. Co wy macie z tym pesto? O chuj wam chodzi z pesto? Pesto znaczy pes? Oj, tak, tak, ale by sobie pogał DNS-y. Jest, kurwa, się to jeszcze schodzi z tym pesto. Wiecie, co jest najgorsze? Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja mam taką jedną cechę charakteru. Jestem kontrarianinem. Więc jak wszyscy mówią, że pesto jest zajebiste, to ja będę wam mówił, że jest absolutnie chujowe i nie jestem w stanie go zjeść. Wiecie, że tak będzie, prawda? Zdajecie sobie z tego sprawę? Jeszcze raz, jaką szansę miał atak na to, że atak nie wejdzie? Przypomnijcie mi proszę? Musi nie stosować się do tą psychologię. Czasami nawet to nie działa. Teraz to jest paskuda. No dobrze, rozumiem. Teraz to jest paskudne, więc nie po co go jeść. Za każdym jebanym razem. Muszę zmienić pierwszego Pokemona. Niezależnie od tego, czy tutaj są Dark Pokemony, czy Ice Pokemony, to Blaziken będzie najlepszą opcją. Op. Op. Okej, okay, mogę wejść na górę.
Okej, okay, to teraz jeszcze raz. Czy to są darki, czy to są ice'y? Dzięki, kurwa! Już szybko wiem! Kurwo jebana. In before wszyscy mają to tej same Sneasela i Weavile. Pojebałoby mnie chyba. Właśnie ja powiem szczerze, że ja kompletnie nawet nie wiem czym jest pesto, więc to już zupełnie inna sprawa. Okej, okay, jest to Dark Gym. Rozumiem. Jest to Dark Gym, w którym póki to wszystko jest podatne na ogień, ale jest to Dark Gym. Pesto się kupuje w sklepie. Nie no, jak się nie robi samemu, to po co w ogóle? Jaki to ma sens w ogóle, jak się samemu nie robi? Ejo. Prawie wystawiłem Gardę Władę na Stankiego, pomimo tego, że sam chyba powiedziałem, że to jest Dark Gym, by the way. Andauer. Bąk. Czy Milotic jest obecnie moim najsilniejszym Pokémonem, czy mi się wydaje? Chyba tak. Chyba czas to naprawić. Gardevoir potrzebuje zdecydowanie expa. Ogólnie mam wrażenie, że parę moich Pokémonów potrzebuje expa. Wszystkie, które nie są Blaziken'em i tym. Milotic'iem potrzebuje expa. A jednocześnie wiem, że Gardevoir tutaj nie ma szans zgarnąć jakiegokolwiek ekstra, bo wszystko jest dla niego nieśmiertelne. Elektrik nie potrzebuje ekstra, on jest od HM-ów samych. Przynajmniej Blaziken sobie w miarę radzi, I guess. Kalwania... Mam coś na Kalwanie Dio. Staram się wystawiać w miarę możliwości Pokémon tak, żeby posłowości jak jechały, żeby wszyscy trochę jak podganiali. Nie wiem, co będą mieli w lidze, a chciałbym mieć przynajmniej jakieś możliwości. Mam wrażenie, że przydałby mi się też jakiś ziemny Pokémon. Ale to mi chyba nie grozi. Jak poszło z Tyrosem? Dzisiaj first try, czyli w sumie za drugim. Bo ten, bo na ostatni streamie nas puścił w pierdol, dzisiaj ten, my nas puściliśmy w pierdol. I tak całkiem sprawnie nawet. What? But why? Kolejny Handauer. Andum ma taki cool design, a jednocześnie jest tyle lepszych opcji od niego. To mnie zawsze smuci. Że nie jestem w stanie, poza tym, że go lubię, usprawiedliwić używanie Handauera na ogół. Znaczy ja wiem, że w Pokémonach to, że coś lubię, powinno być wystarczającym usprawiedliwieniem na używanie czegoś, ale... Nie, przysięgam, cały dzień jest podatny na ogień. Chyba zrobiłem Explodafon. Jest to jakaś opcja. Ja rzadko w sumie normalnych Pokémonów używam teraz, jak o tym myślę. Kiedyś miałem tak, że zawsze tego podstawowego latacza używałem. Tego, którego Vandaya w każdej grze. I który do czwartej geny włącznie był
Normal do piątej w sumie. Przy czym nie będę kłamał, w drugiej genie też używałem Pidgeota, a nie tego, a nie Noctowla. Speedy Tomb. Fery by się przydało to. Ale nie mam Fery! Znaczy ja wiem, więc, bo ja zawsze jak o takich rzeczach mówię, to myślę w kontekście ostatniej formy. Bo tak samo przecież ten... ta pierwsza forma Corviknighta jest jednym z nielicznych pure flying Pokémonów w całej serii. Ile jest Pokémonów, które są pure flying? Dwa? Trzy? Nie licząc to, że ten Tornadus ma formy swoje. Latartą dziewiątej genie jest ten Aerokidi i jego ewolucja Corviknight. Kiedy latające Eevee nigdy, bo jedyne formy Eeviego jakie są specjalne. Prędzej byśmy dostali Smoka Eeviego niż latającego. Kurwa, z ósmej. Right. Kurwa, czemu mi się pojebało? Czemu mi się ósma z dziewiątą pojebała? No mea culpa, co jest dziewiątej geny latające? Wychodzi kto niego w dziewiątą genę, co nie? Jego Rosja... Corvid Squad jeszcze nie jest still? Bo nie pamiętam. Mam Boga miał Corvid Squad, czy... Dziewiąta gena. Poczułem się sprowokowany, żeby sprawdzić. Zobaczmy. Jaki typowy latacz było? To jest coś takiego. Ale Squawkabilly, który nie jest typowym lataczem, ma tylko jedną formę. Kinda Wotrel? Przy czym no, nie jest to normal flying, tak? Tylko electric flying. I ma dwie formy, a nie trzy. Ale idąc tą logiką, trzecia gena nie miała też typowego latacza, bo ten... Bo... Albo druga. Więc chyba najbliżej będzie ten Wotrel i Kilo Wotrel. Jak tak patrzę. Przyczyną mówię, to wciąż jest dość specyficzny typing. Tędy nie przejdę. Czyli co, jeszcze inaczej to muszę obrócić? Dobra. Hola. Czego wy ode mnie oczekujecie tutaj? Domyślam się, że muszę jakoś ten prąd wyłączyć. Proszę nie kwestionować tego, co robię przez chwilę. Bo jestem na etapie zastanawiania się. Okej, teraz tutaj w ogóle nic nie zrobię. Więc muszę chyba jeszcze dwa razy obkręcić. Nie no, też mi nic nie daje. Chyba, że... Ale jakie to wrócę wtedy? Bo zastanawiam się, czy mogę tutaj wejść, tędy przejść, ale tam nie... Nie, to będzie pewnie powrót od tego, od Faulknera.
Puzzle w moich Pokemonach najgorzej, co? Wychodzi na to, że nie umie robić się puzzli w grze dla dzieci. Potem da się przejść, po prostu jestem absolutnie upośledzony. Czemu ja myślałem, że to się nie da przejść? Ile mam w Sacred Fire'ów? 3 czy 4? To jest mało. Najwyżej mnie zabije. Okej, nieważne. Jeden Fire'em wystarcza na całego trzeciego najwyraźniej. To mnie bardzo zaskoczyło. Byłem przekonany, że nie da rady. Powiem szczerze. W ogóle taka propos szóstej geny, śmiałem się trochę już parę razy, że w tej grze jest Talonflame, który w większości generacji byłby naprawdę fajnym Pokemonem. Tylko problem polega na tym, że jak można wrzucić jednocześnie Talonflame'a do generacji, w której daje się Mega Charizarda. To jest absolutnie nie do zrobienia. Mówię o tym, że ten, że się wrzuca tego. Talonflame'a. Talonflame szedłby, o tak, byłby to przede wszystkim ognisty Pokémon czwartej genie. Czy wy ode mnie oczekujecie, że ja to tak zrobię? Tak. I mean, moje samo to, że byłby to trzeci ognisty Pokémon w czwartej genie, byłoby już dużym osiągnięciem. Żeby nie było, nie uważam absolutnie, że Star to jest złą opcją, tak? Star to jest naprawdę świętym Pokemonem, zarówno jeżeli chodzi o design, jak i o użyteczność w walce, tak? Ale Talonflame bardziej pasował właśnie ze względu na to, że czwarta gada nie ma ognistych Pokemonów. Zresztą nawet jeżeli będzie mój, że mega ewolucje są dla skrabów, to wciąż pozostaje kwestia, że to jest kwestia, czy chcesz używać Charizarda czy Talonflame'a. I wydaje mi się, że jest niepokojąco dużo ludzi, którzy odpowiedzą na to pytanie w oczywisty sposób, że tak, chcę Charizarda. O kurwa, to bolało dużo bardziej niż myślałem. Zresztą ja się śmiałem, że jakby się uprzeć, to dałoby się bardzo dużo ognistych Pokemonów wrzucić do party i mieć w miarę sensowne party na początku szóstej geny. Bo to możemy wziąć ognistego startera tego Fennekina. Fennekin Skywalker, mój ulubiony Jedi. Możemy w miarę szybko złapać, jak on miał Litleo. Możemy bardzo szybko złapać właśnie jak może Fleshlinga. Dość szybko dostajemy Charmandera. Cóż tego jest po prostu? Yolo czy nie Yolo? Nie trafię. Albo o mnie krytnie i umrę. O mój Boże. Czasem wystarczy pojeść parę złych rzeczy i od razu wychodzi. A on dom. No teraz spokojnie, Milotic wejdzie.
Chikamch. Tenkan był całkiem silny. Jak na to, że kojarzy Milotika jako w miarę defensywnego Pokemona. A to co? Czy to jest Focus Sash? Nie wiem, będę. Czyli po prostu nie za... Odrmin. Oh god! Ej, to był silny ses. To teraz mój odwieczny problem. O. Czy Poison Dark jest not very effective, czy nie? Nie. Nie wiem, wciąż to przeżył. Popierdoli mnie teraz. Przez ten spadek obrony stwierdziłem, że zmieniam Pokemona. Jak to kurwa Grassnot? Crunch, Aquatail, Grassnot. Jola. Powinienem przeżyć Crunch, right? Right? Ledwo, ale tak. Naprawdę? On miał Berry, który sprawia, że dostaje obrażenia przy fizycznych... O mój święty Boże. Dobra, trzeba podleczyć się. Jeszcze nie wiem kogo, ale kogoś podleczę na pewno w tej turze. Handum wraca. Ja Handumowi nic nie zrobię, więc mogę co najwyżej Hyperpotka. A najbardziej potrzebuję chyba Blaziken mimo wszystko. Bo nie wiem co mu tam jeszcze zostało. Ale wolałbym nie wrzucać Milotika na... Nie wiem, Shiftiego. Wiem, że Slash Bomb, ale to wciąż nie do końca wymarzona opcja. O Boże. On ma Flash Fire przecież. Czy ja źle pamiętam? On ma Flash Fire, prawda? Nie, nie ma. Dzięki Bogu. Handum nie może mieć Flash Fire przypadkiem? Czy mi się już miesza w tej chwili? Mam gdzieś w głowie obrazek, jak Handum absorbuje ognista atak Flash Fire'em. Może nie musi? Okej. Czyli nie mam już jakichś kompletnych widów. Crunchy? Crunch. Błagam, nie zmniejsz mi obronę. Okej, żyjemy. Selfik. On jest szybszy ode mnie, ale... No dobrze, rozumiem. Teraz sobie czuję, że Raiko pójdzie na samobójczą śmierć. Ale nie uciek. Bo teraz pytanie, czy jestem w stanie przeżyć się potek into crunch i into atak? Inaczej, czy jestem w stanie przejść dwa crunchy po obniżeniu defensywy? To mnie zastanawia. Zostały mi w sumie trzy pokemony, tak mało. Spróbuję użyć tego. Spróbuję użyć potka na sobie. I zobaczę, czy crunch mi zdejmie ponad pół HP, czy nie. Jeżeli tak, to będę musiał ten zmienić na Dio. A, on teraz użyje tego Solistera, okej. O, to przy okazji zobaczę, ile teraz mi crunch zada. Poniżej pół, więc... Znaczy, nie liczę krytów, tak? Ja zawsze przy jakichś wyliczeniach zakładam, że przeciwnik nie krytnie. Bo jeżeli chcę zakładać kryty, to... To jest moment, w którym powinienem też zakładać, że idę grindować albo coś. Żeby móc bezpiecznie opoić nawet kryty. Spontank... Nie, ani specjalnego na spontanka. Znaczy mam mad bombę na Dio. Ale to chyba jedyne co. Więc wydaje mi się, że po prostu podleczę Milotika. Milotika czy... Ta Milotika. Podleczę Dio cokolwiek.
To też jest dobra opcja, bo zobaczę, czego on użyje. Voltaco. Może być. Ale to też jednocześnie oznacza, że powinienem bardziej chyba myśleć o leczeniu tego. O leczeniu Blaziken'a. Bo Milotic może mocno obrywać Voltaco. Za mocno. Rock Slide jest neutralny, więc też jest ok. A zobaczmy, ile Mad Bomb robi. Potencjalnie jest na dwa hity. Wstrząsające, ej. Prawdziwy szok. Łatwo. Moja ósma odznaka. Może możesz o te fola. Wszyscy będą się mnie słuchać. Team 57, którym jest? Lmao. To jedyne, co mogę powiedzieć. Whirlpool. Dlaczego? To jest dosłownie, o Boże, dlaczego? Bonk, bonk. Ja nie miałem Motetfola chyba, czy miałem Motetfola? Zaraz zerknę, tylko do centrum zajdę. Czy Motetfola się jeszcze gdzieś indziej zdobywało w tej grze? Nie będę kłamał, moja pamięć do tego, do czwartej geny jest okropna przez to, jak dawno ją przechodziłem tak legitnie. Bo ja często mam tak, że nie zacznę sobie jakiś nas Pokemonów, ale absolutnie go nie kończę. Water Foul. Oj, tak, tak. Już nawet widzowie jest podskrzywieni. Dużo ilości Elden Ringa, doskonale. Nie ma Water Foula. To pytanie, gdzie jest Water Foul wtedy? Bo było sugerowane, że potrzebuję go, żeby przejść dalej. Się go naprawdę nie dostawał na się. Niż na szczyt. Kwestionuję szczyt trochę. Ale niech ci będzie. Halo. Hej, Jasmine. Kopa lat. Hej, czym teraz? 7. Ciekawe, ktoś można nauczyć się Waterfalla. Waterfall. Ja nie powinienem tego robić. Ale jednocześnie, jak widzę, ten setup zajebany. Pamiętam, gdyby Waterfall był tym, był specjalnym atakiem, to gwarantuję wam, że już dawno bym to zrobił. Bez pomyślenia nawet. No dobra! Nie ma co zwlekać się, obijać. Lećmy do ligi. O, Pokemon na 50 poziomie. Szkoda, że pierwsze formy. Daj jeszcze fly. Nie. No. Nawet nie, możesz latać.
Wiem za to, że muszę pobić trochę trenerów na drodze, bo to się bardzo źle skończy. Dobra. Chciałbym mieć jakieś porządne opcje na psychiczne Pokémony. Bo na psychiczne Pokémony tak naprawdę nie mam bezpiecznej odpowiedzi w tej chwili. Moją najlepszą opcją chyba jest ten Milotic, to nie jest dobrą opcją pod żadnym pozorem. Clowndom. A mi nie... Nie mogę zaprzeczyć, że jest to jedna z opcji typu Dark, którą mógłbym rozważyć, zwłaszcza gdybym nie miał Blaziken'a. Niestety Blaziken... Trochę mi się kłóci z Houndoomem. Staram się na ogół nie mieszać się tych samych typów na ile mogę. Jak samo brakuje mi jakiegoś ziemnego Pokemona. Ziemny typ jest tak silny ofensywnie. Umbreon... To był krytyk. Czy to jest fokus też? I want to fucking die. Zastanawiam się, jakie do czwartej geny były Dark Pokémony. I to bym najchętniej widział. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to Weavile chyba? Swoją drogą absolutną zbrodnią jest, jak bardzo Pokémony w drugiej genie są niedostępne przez większość gry. Jesus. Tak jak sobie mówiłem, że przechodziłbym sobie geny Pokémonami tylko z danej geny. Wyobraźcie sobie robić to z drugą geną. A nie mówię, że się nie da, absolutnie, tak? Ale tylko mam wrażenie, że przez długą część gry naszymi głównymi opcjami byłyby Pokémony typu normalnego. A jakieś rzeczy takie ciekawsze byłyby dopiero w Kanto. Sneasel przynajmniej jest w Ice Cave w którejś wersji. Więc o tyle dobrze. Wydaje mi się, że Kestale miały Sneasela w Ice Cave. Bo tak próbuję z głowy sobie przypomnieć Pokémony, które w drugiej łamane na czwartej genie, żeby nie było, bo żeby ktoś mi nie wytkał Togepiego, które były dostępne w Johto, były z drugiej geny, w sensie w deksie były 152 lub wyżej, nie były starterami i nie były normalnego typu. W sensie żaden z ich typów nie był normalny. Jest Ledyba na pewno, jest Spinarak, jest Pańko, czyli same bugi, jest Marip. Nie liczę dzieciaków Elektabaza i Magpiego, bo one ewoluują w pierwszą genę. Jest Heracross. Z czego mam wrażenie, że z tego wszystkiego co wymieniłem jak do tej pory, to ten. To Heracross jest chyba pierwszym Pokémonem, który się do czegokolwiek nadaje. Jest Skarmory, który jest pod koniec Johto. Jest Delibet, który jest pod koniec Johto i jest kurwa bezużyteczny. Jest Swinub, który też jest pod koniec Johto. Sudowoodo, Sunken, Belos some kinda. Jest Mantine.
jakieś rzeczy, na wędkę można złowić od biedy. Nie, to czemu to nie są Whippingbelle, przynajmniej więcej XP by wpadło. No wiadomo, legendarne kundle są, jeżeli ktoś lubi się za nimi ganiać. Ale to jest dość mocne, jeżeli nie będę kłamał. Jest zależnie od wersji Lugia Ho-Ho, przy czym to też bliżej końca regionu i legendarki. No niby nie ma tego aż tak mało, ale jednocześnie mam wrażenie, że wszystko co najciekawsze jest dopiero w tym. Jest dopiero w Kanto. To jest dla mnie strasznie dziwne. Powinien chyba użyć Flame Wheel na swoje nuba. O, zdecydowanie powinienem użyć Flame Wheela na swoje nuba. Skyter. Anarchy trochę. Bo Dio nie ma opcji na tego, na swoje nuba. A Thunder oczywiście kurwa nie trafił. Właśnie z handlowymi to lepiej, też wtedy to nie miał dźwięku. A to jeszcze nie kojarzę. What do you mean attack sharply those? What do you mean ambipon? Co byście tu kurwa zrobili? Ach, to na szczęście nie jest super effective. Mój święty Boże, kocham ruchy z mniej niż 100% celności. Uwielbiam. Moje absolutnie kurwa ulubione. Ta. Przemilczę to. Żegnaj Dio. Chyba go widziałem tej drodze pewnie przez Sapphire 386. Bo on zdecydowanie jest z drugiej. I w dodatku jest w końcówce regionu tak naprawdę, więc on nie dość, że jest w końcówce regionu, to jeszcze jest na dozy, która jest kompletnie opcjonalna i często jest pomijana. Więc absolutnie się nie dziwię, jeżeli ktoś z tego czy innego powodu go pójdą. Przepraszam. Najmocniej. Koło 8 sali. No, na tej drodze, która łączy Blackton z Newberg. Tam też jest Sediusa i Fampi. Spróbujmy tak, I guess. O mój Boże, on naprawdę trafił tym crunchem. To jest w sumie bardzo typowe RNG. On trafia Dynamic Punchem, ja nie trafiam Thunderem dwa razy. Nie jestem ani odrobinę Sony, wydaje wam się. Jesus. Jeszcze raz? Ja z takich haków, które były w miarę porządnie zrobione z... kojarzę Sacred Goldy, bo one też miały właśnie jakieś takie ładnie eventy porobione, a nie, że tylko jakieś, nie wiem, losowo pozmieniane zestawy, ten nerf i tak dalej. Czy Sylwii właśnie umiera? Nie. Ale mam wrażenie, że było relatywnie blisko. Czy ja chcę się poskrzeszać? Chcę. Zdecydowanie chcę. To są polskie Despair, Secret Gold, Liquid Crystal. O Boże, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio Despair oglądałem.
Ja, jeżeli już, to ostatnio bardziej na streamach siedzę, aniżeli na tubach, na takich legitnie nagrywanych let's playach. Możliwe, że było i Emerald, i Sapphire, ale nie pamiętam teraz tak na 100%. Już myślałem, że kolega chce mnie kompletnie olać. Na szczęście przyszedł dać mi expa. A przez expa mam na myśli wpierdol. Ja zawsze lubię, jak gadaje możliwość wybrania sobie staterów z innej generacji. Ten power, oh god. Taki team zrobiony z samych starterów. Gdybyście mogli zrobić team zrobiony z samych starterów, także trzeba wybrać co najwyżej jednego z wybranej geny. Jak wyglądałaby wasza drużyna? A ma spanko, mam wrażenie, że mnie też to chyba łapie, ale to chyba dlatego, że jest ci od mnie za ciepło. Nawet jak byłem wcześniej, żeby się gdzieś tam przejść na jakiś taki swój typowy spacer, to wyszedłem, przeszedłem z jakieś pół godziny może i uznałem, że nie, kurwa, dzisiaj jest za ciepło. Ja nigdzie dzisiaj nie idę. No, 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 no. Znaczy, u mnie też, powiem szczerze, zależy, bo czasami mam po prostu taką chęć, żeby sobie statami przejść, a czasami mam na zasadzie pograłbym sobie czymś innym. I wtedy wiadomo, że to, że jest więcej niż jeden starter, jakoś nie zachęca, tak? Timeflap. Ja. Na pewno trafi. Och się kurwa wiście. Nienawidzę ruchów z mniej niż 100% akurasji. Gdybym mógł wrzucić Thunderbolta, przysięgam. Już dawno bym go miał. Cyperion. Kurwa, Kontali i Cyperion, bardzo śmieszna, interaktywna rzecz. Cztery Blade Gun, Infernape, Samurott, Ognisty Kicz, Ciebiasty Kicz. Brzmi jak dużo ognistych Pokémonów. Jaki jest mój ulubiony typ wodny? Ja tutaj jestem Water Type Master Race. Matki. So I heard. You like mud heaps. So we put mud in your keep. So you can mud while you keep. Czy jakoś tak to szło? Molters brzmi trochę jak jakiś się zakon. Malesztom. Luna, kiedy kupujesz Eldenringa, żeby walczyć bez przerwy z Mesmerem? Robisz sobie backup zapisów przed tym, przed Mesmerem? Jak skończy DS3, no to na co czekasz? DS3 się samo nie przejdzie.
Fosil. Jestem pewien, że go dobrze wykorzystam. Spoiler, nie wykorzystam go ani trochę. Dlaczego chcemy się spać witaj w klubie? Też nie wiem. Ja nawet nie czuję, że dzisiaj jakoś mało spałem i to jest najgorsze. Chyba ta pogoda jest dla mnie tego. Teraz są na przykład co świata gier jakimś. Guardian Silva? Silva Guardian? Silva Guardian? Silva Ganna? Silva Gunner? Co? Czy to kurwa Solarbeam? Solarbeam w Blazikena? Jak to jest sekwentykować całą grę jednym fajnym młotkiem? Dobrze? Kogo myśleć? O nie. Ograłbym w sumie coś tam znowu, to mam wrażenie, że ostatnio nasz motyw przewodni. Mam 10 buildów do Eldena. To co? Simiasik zaraz. Cześć. Rampardos. To nie wygląda dobrze. Jolo! Też Rampardos mnie nie zabije, prawda? Nie no, mamy wraca już. Ooo. Skubany przewidział. Au. To brało bardziej niż powinno. Na szczęście nam bardzo jest kruszy w chuj, więc... Whatever. Kekleon... mogę dostać. Będę ostatni słowa, wiem. Zmieni się water type. Reversal nie zada mi aż tyle pewnie. Okej, to nie zdało mi dużo. Aczkolwiek możesz się sam podleczyć. Let me heal myself. Linijki do fanfika. Właśnie, jak tam idzie pisanie. Jestem pewien, że są przynajmniej dwie osoby, które są zainteresowane tym. Wtedy. Ten reversal zaczyna boleć. Dobra próba leczenia się, kolego. Prawie ci się udało wyleczyć, ale tylko prawie. To brzmi jak potrzeba znalezienia sobie odpowiednich materiałów źródłowych, żeby zapoznać się z tym, co robią. Coś tam Jelenajka. Hey Meeple, Shinji, dlaczego ty znasz takie rzeczy? Bo za dużo siedziałem na focianie, aż tak po mnie widać? Składać gumple. Tak to się teraz nazywa? Samuraju, chcesz złożyć moje gumple? Z góry mówię, nie mam zielonego pojęcia, jak to miało działać. Znaczy w sumie to mam pewne pojęcie, jak to by mogło działać. Chyba nawet jestem w stanie zademonstrować. Przed zademonstrować mam na myśli wrzucić obrazek, żeby nie było nie na myśli samego siebie. Aż tak źle ze mną jeszcze nie jest. Gdzie to jest? Gdzie cię zapisujesz? A nie, do tego folderu. Jadnemet. Niech to się jeszcze wrzuci i już w ogóle będę bardzo przeszczęśliwy.
Proszę? Dodaj źródło obraz, bo inaczej się ewidentnie nie da? Ojo. Jak wygląda składanie gąpli w dzisiejszych czasach? Czego to nie wiem, osoba znaleziona. Nie pytaj, w jaki sposób szukałem. Dla własnego dobra, nie pytaj. Kamuflaż, na coś się kurwa zmieniasz? Water type, naprawdę? Nowa skra... Oh god. No. Chyba nowa skeletony, tak. Czemu ja przewiduję moje zmiany Pokemonów? Nie podoba mi się to. O mój święty Boże. To było dużo słabsze niż myślałem, Sceptile. Zlituj się nade mną. Miałeś jedną robotę i nawet tego nie potrafiłeś zrobić. To by fair, panie. Chyba Fenty pan to użyć prosto. Czekolady czy chipsy? Jaka część mnie chce powiedzieć, że czekoladę. Ale pewien nie jestem Waterfall. Karmel? Ciastko? Czekolada? To było tu Giardino. Lajko. A co? Nie ten, którego mamy w party. Żeby nie było. Nie no. Wiktoria sobie zabijemy w przyszłym tygodniu i jak dobrze pójdzie, to ligę też zabijemy w przyszłym tygodniu. Znając siebie, ligę zabijemy za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu spóźnieni w pierdol i będę miał tego dosyć. Znają życie, tak to się skończy. W środę normalnie powinien być Battle Network 2, a reszta się zobaczy. Także ten. Na dziś to było tyle. Dzięki wam wszystkim za przybycie i trzymajcie po. Cześć.